Ja już wiem wszystko na temat nowej aktualizacji w Pet Simulator X, a jeżeli wy też chcecie wiedzieć wszystko, no to polecam wam obejrzeć ten odcinek do samego końca, ponieważ zdjęcia z devblogu już zostały pokazane. Tak, dokładnie z tego devblogu, który zawsze wychodzi o godzinie 18:00, my już wiemy wszystko, my już znamy wszystkie nowe mechaniki, wszystko wiemy na temat nowej aktualizacji, jak zdobyć Titanica też wiemy. No to chyba warto jest obejrzeć ten odcinek, co widzu? A żeby tego było mało, to jeszcze za darmo rozdam ci huge Hell Rocka w wersji Golden, tylko obejrz ten odcinek do samego końca, no ja cię proszę, no. No to lecimy do pierwszego zdjęcia, bez zbędnego przedłużania. No to zacznijmy sobie może od ikony gry, ze względu na to, że tutaj mamy dwie wersje tej ikony, są one naprawdę bardzo podobne do siebie i zobaczymy, którą Preston doda. No i tutaj macie przedstawionego Huge Arcade Kata, zobaczcie, jaką się prezentuje, tutaj macie jego wersję z ekwipunku. No bo oglądam zacnie, prawda? I zobaczcie, jak on sobie fajnie stoi, ponieważ mamy też gifa, jak on stoi, wow. No i pewnie teraz zapytacie, Pedro, ale jak zdobyć tego Huge'a, bo jest naprawdę bardzo ładny, tylko jak chcę go zdobyć? My chcemy go mieć w ekwipunkach. No i tutaj z pomocą przychodzi nam nowa maszyna The Claw, która będzie stała sobie w tym oto tutaj miejscu i będzie mega ogromna, mega ciekawa. W sumie to nie wiem, czy to nie podchodzisz pod grę hazardową, no ale jest to taka łapka, jak widzieliście pewnie taką łapkę w jakichś galeriach, supermarketach, wiecie, że po prostu łapiecie sobie jakiś przedmiot, no i może wam wylecieć po prostu. Tylko najtrudniej go było złapać, prawda? No i również w Pet Simulator X mamy taką maszynkę, tylko jestem ciekawy, czy za każdym razem będziemy coś łapali, czy po prostu będzie to tak samo ciężkie do złapania, jak w przypadku tych łapek w prawdziwym świecie. No bo jeżeli tak, no to mega lipa. No ale dobra, no to w takim razie jak możemy korzystać z tych łapek, ponieważ to też jest ciekawe. Do tego będziemy potrzebowali arcade coinów, czyli nowej waluty w Pet Simulator X, ale tej waluty nie będą jakieś miliardy, czy coś takiego, tylko będzie jej kilkadziesiąt, kilkanaście, maksymalnie kilkaset. Ze względu na to, że jeden taki token pozwala nam na zagranie jednej gierki, no to bardzo podobnie jak w świecie normalnym. No i jak zdobyć te tokeny? My aktualnie wiemy o dwóch drogach. No oczywiście możemy kupić sobie za robuxy i tutaj 25 takich tokenów będzie kosztowało 400 robuxów, dlatego na pewno sobie będziemy grali na tej maszynie. No a drugim sposobem jest zdobycie tego summer eventu, ponieważ jak pewnie teraz na ekranie widzicie, mamy summer event. Oczywiście odświeżony, 200 poziomów tych gwiazdek, to ja nie wiem ile będzie do zdobycia, z 800, 900. No to oczywiście nie róbcie sobie teraz tego summer eventu, nie nazbierajcie sobie tych starsów na zapas, ze względu na to, że to i tak wam się zresetuje i będziemy musieli to robić po prostu od nowa, więc nie zbierajcie już gwiazdek na zapas, nie ma sensu. No ale spostrzegawczy zauważyli, że mamy nowe jajko, za 200 poziom i dostajemy aż 3 takie nowe jajka. No i tutaj macie jeszcze na ekranie 15 tych nowych jajek, to wyglądają one bardzo fajnie, no nie? I co to są za jajka? Z tych jajek może nam wylecieć nowy huge albo nowy zwykły P. Tylko że niestety nigdzie nie widzę tego, żeby ten peciek był po prostu widzę jakoś nazwany, dlatego ja go sobie sam nazwę. I to będzie Huge Sand Castle oraz po prostu zwykły Cat Castle. Wyglądają one bardzo fajnie i szansa na wydropienie huge'a z tego jajka to będzie ponad 2%. Skąd to wiem? Na logikę. Ponieważ jeżeli z jajka piratów mamy 2% na wydropienie huge parota i za 199 poziom dostajemy 5 sztuk takiego jajka, no to jeżeli za 200 poziom dostajemy 3 jajka, no to tam musi być większa szansa na huge'a. I jaka to może być? No nie wiem, z 4%? No i teraz na ekranie macie jeszcze zdjęcie co do samej tej łapki, jak to będzie od środka wyglądało. Wygląda to bardzo fajnie, mamy tutaj jajka 1, 2, 5, 20x, 50x, 10x. No i w takich przezroczystych mamy jakieś zwykłe małe kotki, no ale też mamy duże mega koty, nice. I w sumie tym chciałbym zrobić jakiegoś huge'a z tego jajka. No to może teraz wam coś powiem na temat Summer World'u, ponieważ o Summer World'zie też już wiemy wszystko. Przede wszystkim nikogo tu nie zaskoczę, będą 3 nowe mapki na part 3, dodatkowo będą 3 nowe jajka. Tak się będą prezentowały te mapki. Wygląda to tak po prostu poprawnie. No nie wygląda to jakoś mega super, ale też mega tragicznie. Wygląda to po prostu okej, no nie? Na samym tego końcu będzie stała nasza skrzynka i już wam mogę zaspoilerować, tej waluty będziemy zarabiali bardzo, 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 bardzo dużo. Musimy jej tyle zarabiać. Na to słońce to jest nowy huge pet. Widzicie to słońce nad tą skrzynką? To jest nowy huge pet, którego widzicie tutaj wraz z nowymi zwierzakami, jeżeli chodzi o tą aktualizację. Wygląda to fajnie, no te zwierzaki bardzo mi się podobają, a ten huge nowy, wow, nice. I tutaj was zaskoczę, ponieważ to jajko będzie normalne, to jajko będzie normalne, ale to jajko już normalne nie będzie. No i teraz na ekranie widzicie właśnie, dlaczego te jajka nie będą normalne, a raczej to ostatnie, ze względu na to, że to po prostu jajko nie dostanie swojej wersji golden, tylko jedno jajko za 60 milionów i tam po prawej sporej macie już lekki spoiler. No i tak, widzowie, właśnie w taki sposób będzie
będziemy mogli zdobyć naszego Titanic Cata właśnie poprzez wydropienie z tego oto tutaj jajka. Będzie ono kosztowało aż 60 milionów, dlatego jeżeli ja mam razy 8 otwieranie, to mnie to jedno otworzenie będzie kosztowało prawie pół miliarda waluty. Więc dosyć sporo będę oczywiście dropił, będę też sobie farmił tą walutę na aktualizację, żeby mieć jak najwięcej. No i może to akurat mi wyleci Titanic, chociaż szansa na niego będzie totalnie, ale to totalnie znikała, więc nie napalajcie się, że wydropicie Titanica, proszę. Ponieważ to będzie tak samo jak w przypadku Jolly Cata Titanica, no on też był w jajku, ale wydropiło go może kilkanaście osób na całym świecie. Więc żeby sobie zarobić, to będziemy musieli bardzo dużo tej waluty naprawdę farmić. Dodatkowo mamy kolejne zdjęcie, jeżeli chodzi o Titanic Purari, ponieważ nie nazywa się to Ferrari, tylko Purari. No i nie uwierzycie, tak, to się dzieje, widzowie, to będzie naprawdę mega ogromne wydarzenie, a mianowicie sezon drugi pluszaków w Pet Simulator X. Nice, a raczej zabawek, wow. No i tutaj na ekranie prawdopodobnie teraz wam się przewijają wszystkie te zabawki, widzę dosłownie wszystkie, jest ich bardzo dużo. No i jakbyście pytali, no to w tym momencie macie jeszcze zdjęcie tych huge'ów, które po prostu będziemy dostawali. Super Preston, właśnie tego potrzebowaliśmy, 12 nowych huge petów, jeżeli chodzi o sezon drugi. Dodatkowo huge sandcastle, huge, jeżeli chodzi o arcade, to nawet 14. 15 będzie w tym nowym jajku. Nie no, nice, po prostu nice. No i z takich klików to tutaj macie jeszcze teleporty, jak one będą wyglądały i się zastanawiam, czy czegoś wam jeszcze tutaj nie pokazałem. No nie, widzę, wie, wszystko wam pokazałem, więcej klików niestety w tym momencie nie mam. Jak się przygotować do aktualizacji? Tak jak mówiłem, nafarmcie sobie jak najwięcej waluty, tak? Farmicie oczywiście na tym drugim świecie, możecie iść tą skrzynkę AFK, tutaj nie będzie to przeszkadzało, zakładacie wasze najlepsze pety. Tylko szkoda, że sprzedałem swoje wszystkie huge praktycznie i teraz średnio mam czym farmić. No i nie polecam wam farmić tej waluty na świecie hardcore, ze względu na to, że na świecie hardcore również będzie to jajko, tylko tu na normalnym świecie zarabiacie więcej waluty, więc jest większa szansa na to, że wydrapiecie huge'a i Titanica. Kiedy już sobie farmicie tą walutę, no to nie farmicie sobie też również tego summer eventu, no chyba, że go jeszcze nie skończyliście, albo nie wiem, macie jakąś bliską nagrodę za niedługo, ale jeżeli skończyliście, to na pewno go nie restartujcie i na pewno nie farmcie gwiazdek na zapas, ponieważ one wam, widzowie, znikną. Jeżeli macie robuxy i chcecie je sobie wydać, no to polecam wam je wydać chyba na te tokeny, ze względu na to, że po prostu możecie fajne nagrody sobie powygrywać i będą one więcej warte. Nowego jajka ekskluzywnego nie będzie, dlatego go też nie musicie jakoś mega kupować. No i przez te 2 tygodnie trzeba się nastawić na to, że będziemy dużo grali w Pet Simulatora, ponieważ nabicie 200 gwiazdek będzie na pewno problematyczne. Farmienie tej waluty na Titanica też do łatwych nie będzie należało. No ale w sumie z Daker też zarabiamy bardzo dużo, dlatego możecie też sobie wstawić wasze najlepsze pety do Daker, ponieważ to mega też ułatwia. A żeby za darmo wygrać Huge Killer Rocka w wersji Golden, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję na tym kanale, a w komentarzu napiszcie słowo aktualizacja oraz właśnie z Robloxa na 3 dni komuś z was dam tego pecika do skrzyneczki. O, a propos skrzynek, dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie za wszystkie peciki, za wszystkie gemy tej umy stopy 41.7 Base Sailorek. Dziękuję bardzo serdecznie, na dole macie mój nickname, jeżeli chcecie mi coś wysłać. W opisie macie link do mojej transmisji na żywo, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 17.30. Polecam sobie tam wbić, zostawić powiadomienie, łapkę w górę i napisać na czacie, że jesteście z odcinka. Będę tam za darmo rozdawał huge pety, dodatkowo jako pierwszy na świecie o 18.30 znajdziemy Scavenger Eggay, wszystkie 3 lokalizacje. No i przede wszystkim ogramy nową aktualizację, nie może was zabraknąć, dzisiaj godzina 17.30, zaczynamy, link w opisie, lecimy dalej z odcinkiem. Siemanu!